To jest najbardziej pojebana gra na świecie. Może zacznij od tytułu, będzie bardziej elegancko. To jest najbardziej pojebana gra na świecie, nazywa się Power Soccer. Właśnie, karne są jeszcze. No nie zajmij się. Ja się boję tych karnych, muszą być... Znowu będzie bieganie w pole i tak dalej. Właśnie, to jest ciekawostka tutaj. Przynajmniej na Versusie, nie pamiętam jak wygląda to single, ale są tylko dwie drużyny do wyboru. Generalnie biednie w chuj. No ale dam radę. Ty chcesz być niebieskimi, tak? No mogę być niebieskimi. Można wybierać formację, ale generalnie mi się wydaje, że chuja to daje. To wygląda jak tańczący ludek. Uee, makreno. Nestowe ludki tańczą, 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 tańczą. Tańczą, 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 nestowe ludki. Trochę nie wiesz, aaa, dobra, ja dobrze. Makarena, aj! Przypominam, jak gram białym. Wiem. Ja przypominam widzom. No. Tak. Ej, nie. Kurwa. Masz pierdol. Taki... W tubce? Znaczy nie, no... Zapomniałem. W postaci Goldie niestety tak politycznie dzisiaj zagram. Zmiana graczy jest bardzo randomowa. Znaczy, zmienianie graczy działa, tylko wybiera gracza tak, jak gra uważa, że powinno być słusznie. Co czasami prowadzi do dziwnych komplikacji. Znaczy, ja bym powiedział, daje za duży aż wybór. Bo jak się zmieni gracza... Aż kurwa... Nie mogę się wysłowić, bo za duże emocje. Za dużo chuj, za mało kurwa. Właśnie, bo jak się wybiera gracza, no to nawet jak strzeli nam tego, którego chcieliśmy, to jednak na samym początku się tego nie spodziewamy, że akurat dobrze nam za pierwszym razem wyskoczy. Shit. Pauza chwilowa, techniczna. Co do emocje. I gramy dalej. Nie mogę skapować tylko jednej rzeczy. Dlaczego moi są akurat tacy potargani? Nie mam zielonego pojęcia. Czy to ważne? Dlaczego moi byli trochę przeźroczyści, tacy niewyraźni? Reklama Rutino Skorbinu, proszę państwa, się kłania, ta słynna. Ale jeśli mamy tak mówić na serio, to jest wina tego, o czym wspominałem w innych odcinkach, że limit NES-owy na ilość obiektów wyświetlanych to był tak naprawdę limit 4 obiektów aktywnych na ekranie. A tutaj no to wiadomo, w przypadku tego typu gier jest trochę naginanie tej... No, czemu wprost? Wiesz co, może lepiej tego używać, wiesz? Do celowania. Aż! Jednak za duży skos. Skos jak skos. Przyznać, nie umiesz. Umiem, jakbym chciał, to umiał. Co się stało? Bramkarz zapał w ręce. Jaka szmata. O tak. Z rączki do rączki. A. Jaki chaos! Chaos, jakby oni grali pijani. A pytanie, kto to jest tak naprawdę pijany? Oni czy my? Oni. No kurde, trzech ludzi pod bramką i nie umiesz trafić. Ups, woda mi się włącza. Nie. Bo tu ja nie wcisnąłem ten. Aha, no może. Bo w niektórych grach jest tak, że jak czekasz, to on w końcu sam wybije w jakimś tam kierunku, no nie? A, no. Nie jest coś takiego. No.
A mówili na WF-ie, wyjdź, wyjdź! Oni zawsze się mylą z tymi zawsze komendami. Jedyny komend, z którym nie można się pomylić, to kurwa. I podaj kurwa. No pytanie kurwa, jeszcze kurwa. Komu? Na drugą, nie na pierwszą. No. Strzelaj. Tak. Nie wiem, bo cię sfaulować. A dlaczego to się nie stało? No problem z tą grą, no i z większością starych gier. Jest problem z oceną odległości. Cholera, znowu mi się. Nie, to ewidentnie mi się... To. Widzicie, jak zawróciłem pięknie? Na literce U. Jak fajnie oni tak biegają w kółko, jak się cieszą. A co ci powiem jeszcze? Wiesz, że właśnie podałem tylko jednym klawiszem? No bo się da w jednym klawiszu. Nie. Nie, podać. Teraz ci pokażę. Widzisz? Strzeliłem. No, B strzelasz, a podajesz. No ale a mi nie działa dwa, to podanie. Dwa na raz zmieniasz ten. No nie możesz zmienić gracza, jak masz piłkę. Więc dwa na raz działają jako podanie. Ja nie rozumiem tej gry. To jest najgorszy wersji, z jaki grałem. Nie, ach cholera, w sumie nie jestem pewien. Teraz jak mi powiedziałeś, to już straciłem pewność w kontrolsy. No. Zrobiłem taki piękny zwód, żebyś zginął. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Znaczy, dlaczego oni nie robili dobiegania do piłki automatycznego? Czy może nie było na to czasu procesora po prostu? Co się stało? No nie wbiłeś. Ruch, no, czy... ale ta wyszła za bramką. Dobra. Co było? No to był najdziwniejszy ruch, jaki w życiu widziałem. No dobra, przerwa. No czekaj, tak. Steel, to jest najdziwniejszy ruch, jaki w życiu widziałem. To jest najdziwniejsze wykonanie. Może faktycznie, ale w sumie ja nie rozumiem, dlaczego zawsze w tych starych japońskich piłkach nożnych zawsze dorzucali cheerleaderki. No właśnie, to takie nie piłko nożnowate. Każdy, kto raz w życiu grał w piłkę na WF-ie, wie, że to nie jest tak, jak powinno być. Znaczy, jest równie wielki chaos, co na hali, nie? To akurat się zgadza. I kopanina bezwładna. Bezwładna, o. Ach, ależ piękne odebranie piłki. Ja chciałem cię drugi raz jeszcze sfaulować. Czy zrobić wcisko. Jest jedna rzecz, którą zawsze gry o piłce nożnej zawsze pomijałem i nie uda się tego symulować. Chodzi o symulowanie faulu. A, no tak. Nie możesz po prostu. Pro Evolution się... nawet emulował błąd sędziego, ale... Ale o tym się chyba nawet głośno nie mówi. Mówiło. Nie, o tym tak, ale... Faulu nie. Ale emulacji faulu nawet... Się chyba o tym nie myśli przy tworzeniu gry. Wszyscy wiedzą, że taki Ronaldo symuluje, ale... Czemu on nie skręcił najpierw? Ale... Timing guzików. Czemu ty wybija... Aha, bo to był out. Tak. I tu nie ma statów. On biegnie tak samo szybko jak ja. Tak. A mogło być 6. Nie. Nie pozwalam. Ale jaka wyjątkowo pogodna jest ta muzyczka, naprawdę. Taka nie jak piłka nożna, nie? Żadnych emocji, nic. Żadnych licencjonowanych tracków. Dokładnie, właśnie. Nie w tych rzeczy. Nie wiem, czy to czasem nie wychodzi na gorsze to, że w grach sportowych ostatnio używa się tylko i wyłącznie licencjonowanych tracków, zamiast po prostu stworzyć dobry soundtrack.
Nie wiem. Czy to nie jest po prostu pójście na łatwiznę, no? Już myślałem, że sobie szczerze go lepszy przypadek. Ej, jakby nawet, to nie byłoby przypadkiem, tylko celowo. Pusta bramka, jak? No, w złą stronę. Dziurawe nóżki. Dziurawe nóżki to byłoby, jakby mi spróbował kopnąć i poszłoby mi między nogami. Co to miało być? The fuck? Wyłącz piekarnik. A ta kontrola wszystkiego na Androidzie, nie? No to się nazywa interaktywny dom. Proszę Państwa, mam tylko 16 sekund, 10 do 2 nie będzie. Muszę rozczarować Państwa. Czemu on tego nie odebrał? Szmata. Wiedziałem, że zrobię to na prostą. Ja też, ale się łudziłem. Tak, spanikuję i ty... Masz, szczęście jeszcze jednego, dziewczynko. Proszę Państwa, chyba będzie jednak. No! No proszcie, nie, no to było głupie, sorry. Wyszło. 10 sekund, czy będzie 10? Proszę obstawiać. No to nie działa jak sekundy. Przecież no. Zostawiłem piłkę, przepraszam bardzo. Tak. Ach. Doskonały rzut. Proszę pana, proszę spierdalać. Ach, mogłem prosto... No mogłeś, nie? No, ale kamień, papier, nożyce. Po prostu kamień, papier, nożyce to. Urok starych gier. Ale nie, no, z drugiej strony nad bieżąco przeszy. Czemu ty nie faulujesz w moim polu, przepraszam, kurwa bardzo? Bo ta gra nie rozpoznaje, czy to jest w czymś polu, a czy to jest po prostu... Jest 10, proszę Państwa. Kto stawiał na 10 goli, ten wygrał skrzynkę. Znaczy, osobiście ja nie wiem, o co się zakładaliście, prawda? Bo ja nagród nie sponsoruję. To znaczy, że jak ktoś się zakładał o skrzynkę piwa, to musi ją kupić. Tak to działa. Pewnie tak. Zresztą, kto ogląda ten program w tandemie? Nie wiem. Pewnie nikt. To tylko się nagrywa w tandemie, powiedzmy. No my, ale tylko dlatego, że go nagrywamy. O. A, jak bardzo patriotycznie. To wielki dzień dla kraju trójkąta. Triforce. Kiedyś przyjdzie czas na Zeldę. Kraj trójkąta. Czy myślisz, że da się zostać ambasadorem? Może powiedzmy sobie szczerze. Wszyscy wiemy, że to jest symbol Japonii, tylko tak to trochę... Tylko im nie wyszło kółko, nie? Tak wygląda kółko, które zrobicie odręcznie w MS Paint. Czy ja wiem? Znaczy, no dobra, ja przyznaję się, ja potrafię robić równe kółko odręcznie, ale... Ale ja nie. A to są lata praktyki. To jest głupie, bo w pierwszych latach, jak się kupiło komputer, to jedna z ulubionych gier to właśnie były programy Office'a i inne takie pierdoły. Tak, MS Paint, Passions... Klondike. Ale właśnie wiesz, ale chodzi mi o to, że nawet nie te gierki, które dodawał Windows, tylko same te programy Windowsowskie. A. Ja miałem całą masę zabawy z tymi pierdołami jak Word czy coś ten desen, nie? A ja nie umiałem. Dobra, widzimy się w następnym versusie.